more thing that hasn't happened yet. Jeszcze jedna jest rzecz, która do tej pory nie miała miejsca. Mrs. White says it will be the biggest thing to happen before Jesus comes. A Jezus mówi, że to będzie największa rzecz, która będzie miała jeszcze miejsce przed przyjściem Jezusa. And many people will think it is the second coming. Wielu nawet pomyśli, że jest to powtórne przyjście Jezusa. On two pages of great controversy. Na dwóch stronach wielkiego boju. In the English edition 624, 625. W wydaniu angielskim jest to strona 624 i 625. Mrs. White said, i tam siostra White napisała, at the end of time, w czasach końca Satan will visibly appear to mankind, szatan pojawi się ludziom w postaci widocznej and pretend he is really Jesus. I będzie twierdził, że jest Jezusem. And she describes it. I ona to opisuje. She said he will appear with a great glory all around him. Mówi, że ukaże się w wielkiej glorii w świetle. Brighter than the sun at noon. Jaśniejszym niżeli słońce w południe. He will have a very melodious voice. Będzie miał głos bardzo melodyjny. And he will say, I am Jesus. I powie, jestem Jezusem. Now this is interesting. To bardzo interesujące. She said this is going to happen in various parts of the earth. Mówi, że to się przydarzy w wielu miejscach świata. Now when Jesus comes, everybody will see him all at the same time. Gdy Jezus przyjdzie, będą go widzieli w tym samym czasie w różnych miejscach. But Satan will be here and then here and then here and then here. Natomiast gdy szatan przyjdzie, pojawi się tu i tam i jeszcze w innym miejscu. Much of it in the non-Christian, non-Western world. Wiele tych zjawień będzie miało miejsce w niechrześcijańskim świecie. And he will say, I am Christ. I on powie, jestem Chrystusem. Then to prove it, a żeby dowieść tego, he will perform miraculous acts of healing. Będzie dokonywał cudownych uzdrowień. Then he will start teaching. A później zacznie nauczać. And he will say, my program says that we must keep Sunday holy. I powie, uważam, że powinniśmy święcić dzień niedzielny. And he will be so overpowering. A będzie miał taki wielki wpływ, that the non-Christian, non-Western world will join the Christian world. Że ten świat niechrześcijański przyłączy się do chrześcijaństwa. I powiedzą, Jezus przyszedł, trzeba święcić niedzielę. Now, I saw something 2 years ago, ja 2 lata temu widziałem coś ciekawego. That absolutely astounded me. Zupełnie mnie to zdumiało. I was in Ephesus, byłem w mieście Efezie. On the edge of town, i na pograniczu, na samej granicy miasta there's a little small house. Jest taki mały domek. And the tradition of the Catholic Church is, tradycja katolicka utrzymuje, this is the house where John and Mary, the mother of Jesus, lived, że jest to dom, w którym żył Jan i Maria, matka Jezusa, before she went to heaven. Zanim poszli do nieba. Two popes have been there to make pilgrimage. Dwóch papieży odbyło tam do tego miejsca pielgrzymkę. And when you walk in the front door, a gdy się wchodzi przez drzwi wejściowe, over on the wall, to na ścianie there are two giant pictures of these two popes. Znajdują się 2 olbrzymie obrazy tych 2 papieży. Our guide was a Turkish woman. Naszym przewodnikiem była pewna Turczynka. And she took us and showed us 2 rooms. I ona pokazała nam 2 pomieszczenia. In one room, Christian women were praying to Mary. W których w jednym modliły się chrześcijanki do Marii. There are not many Christians in Turkey. A w Turcji nie ma wielu chrześcijan. They have a population of 50 million. W Turcji jest 50 milionów ludności. Christians, Jews and all other religions combined represent less than 1% of the population. A chrześcijan, Żydów i innych religii jest niecały procent. 1%. I was not surprised to see Catholic Christian women praying to Mary.
No, nie zdziwiło mi to, gdy zobaczyłem chrześcijanki modlące się do Marii. But I was astounded to see in the next room, ale zdumiony byłem, gdy w tym drugim pomieszczeniu Muslim women praying to Mary. Zobaczyłem muzułmanki modlące się do Marii. And I said to the guide, i powiedziałem do przewodniczki, you have got to explain this to me. Proszę mi to wytłumaczyć. Muslims do not accept Jesus as the Son of God. Przecież muzułmanie nie uznają Jezusa jako Syna Bożego. I lived in a Muslim nation 12 years in Africa. Ja mieszkałem w krajach muzułmańskich przez 12 lat na terenie Afryki. I know what the Muslims believe. I wiem, w co wierzą muzułmanie. She said, you are right. A ona mi mówi, tak, ma pan rację. The Muslims do not believe that Jesus is God. Muzułmanie nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, they do believe, ale wierzą, that Jesus is a prophet, że Jezus jest prorokiem. And Muhammad calls him a prophet in the Quran, a Mahomet w Koranie nazywa go prorokiem. And then this lady went on to tell me, i dalej wyjaśniała mi ta kobieta, in the Islamic religion, w religii muzułmańskiej they believe, wierzy się, that the mother of any prophet, że matka jakiegokolwiek proroka is worthy of respect, jest godna szacunku and veneration, i czci. And it absolutely astounded me. I to mnie bardzo zdumiało. Well, let me share just one more thing with you. Ale chciałbym jeszcze wam jedną rzecz pokazać. Have you heard of the islands called Fiji? Czy słyszeliście o wyspie Fiji? In the South Pacific? Znajduje się na południowym Pacyfiku. The islands are inhabited by almost equal numbers of two groups. Na tej wyspie są niemal dwie równe grupy ludności. There are Melanesians, who are South Pacific indigenous people. Są to Melanezyjczycy, tubylcy tamtejsi. They have very bushy hair. Mają bardzo takie gęste, krzaczaste włosy. And they are as black as the night at midnight. A są czarni jak czerń o północy. Half of the population of the Fiji Islands are these Melanesians. Połowa ludności na wyspie Fiji to są Melanezyjczycy. The other half of the population, druga połowa, are East Indians, mostly Hindus. To ludzie przybyli ze wschodnich Indii, głównie wiary hinduistycznej. The Melanesians control the government. W rękach Melanezyjczyków jest władza, rząd. The East Indians control all business and commerce. Natomiast Indianie zajmują się handlem i cały biznes jest w ich rękach. And the East Indians are reproducing more quickly than the Melanesians. Ciekawą jest rzeczą, że ci z Indii szybciej się rozmnażają, niżeli pozostali. And now the Indians are almost half of the electorate. I teraz Hindusi przejęli mniej więcej trzy czwarte wyborców to są Hindusi. The Melanesians fear that if the Indians control the government as well as business, that they will persecute the islanders. Melanezyjczycy teraz się obawiają, że jeśli Hindusi przejmą również władzę w swych rękach, to będą prześladować Melanezyjczyków. So they had a coup d'etat and they took over the government. The islanders took over the government. Z tego względu ci Melanezyjczycy uchwycili władzę w swoich rękach tak mocno, że teraz tam jest dyktatura. They are now ruling by decree. Teraz już nie ma demokracji. And they are trying to persecute the Indians. I próbują prześladować Hindusów. They recently passed a Sunday law in Fiji. I ostatnio wydali prawo niedzielne na Fidżi. Which is remarkable. Co jest rzeczą zdumiewającą. Because it is so severe. Bo jest ono tak surowe. It is making Fiji unattractive for tourist visitors. Że nawet zniechęca to turystów, którzy chcą przybyć na Fidżi. And an important part of the economy of the country comes from tourists. A przecież znaczna część dochodów Fidżi pochodzi z turystyki. A friend of mine in America, jeden z moich przyjaciół w Stanach Zjednoczonych,
is paying the school fees for an Adventist girl at an Adventist college in Fiji. Opłaca szkołę, żeby jego córka mogła chodzić do naszej adwentystycznej szkoły. And she wrote to this lady, i ona napisała, told her about the Sunday law, to ta, która ją otrzymuje, napisała do niej o tej, o tym prawie niedzielnym. And this is the letter that this lady wrote to me. I później ta pani napisała do mnie, moja przyjaciółka. On the campus of Fulton College, an Adventist college, w naszym kolegium w Fulton College a student was carving some wood on Sunday. Jeden ze studentów rąbał drzewo w niedzielę. A policeman came, przyszedł policjant, arrested not the student, but the principal of the school, i aresztował, ale nie studenta, tylko dyrektora szkoły. And took him to jail. I wsadził go do więzienia. There are five things it is now illegal to do in Fiji on Sunday. I wiadomo jest, że pięć rzeczy nie wolno czynić w niedzielę na Fidżi. You cannot drive a motor car. Nie wolno jechać samochodem. Second, you cannot light a fire. Nie można rozpalać ognia. Third, children are not permitted to play outdoors. Dzieci nie mogą się bawić poza domem. Four, you cannot walk more than 15 miles. Nie wolno iść dalej jak 15 mil, to jest 24 kilometry. That would be no problem for me. Dla mnie nie byłoby problemu. I'm not gonna walk that far on any day. Bo ja nigdy tak daleko nie chodzę. But you see, they have to allow people to walk to church. Ale widzicie, to nawet nie pozwala ludziom nieraz zajść do kościoła. And five, i po piąte, the only book you are allowed to read on Sunday is the Bible. Jedyną książką, którą wolno czytać w niedzielę, to jest Biblia. And this law is aimed primarily at Seventh-day Adventists. I to prawo przede wszystkim ma uderzyć w adwentystów. And the police, the army, and the Methodist Church. A policja, armia i kościół metodystów are watching every Adventist very carefully. Przyglądają się bardzo dokładnie adwentystom. And the Adventists now are not allowed to talk about their religion to anybody who isn't already an Adventist. I do tego stopnia, że nawet zabroniono adwentystom mówić komukolwiek o swojej religii, komuś, kto nie jest adwentystą. Well, these are interesting developments. To są ciekawe rzeczy, jak to się rozwija. All right, I want to talk now about the final shaking of the Adventist Church. Ale teraz chciałbym mówić o ostatecznym przesiewie w kościele adwentystów. I need more time than I have, but I will tell you what I can in the time that I have allowed. Potrzebowałbym więcej czasu, no ale wam powiem, co mogę teraz zrobić. Mrs. White refers to something that Paul wrote in 2 Thessalonians. Ellen White odnosi się do tego, co napisał Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, chapter 2, rozdział 2, where Paul says that just before Jesus comes, a tam Paweł mówi o tym, że zanim Jezus przyjdzie, there will be a major falling away, będzie odstępstwo in the Christian church, w kościele chrześcijańskim. Paul calls it a shaking. Paweł nazywa to przesiewem. And he tells the Christians, don't be soon shaken. I mówi, nie dajcie się odsiać. He is talking about a final apostasy. Mówi o odstępstwie już ostatnim. Now we have always had apostasy in the church. W kościele zawsze były jakieś odstępstwa. It started back in the days of Jesus. To się już zaczynało w czasach Jezusa. But she is talking about a final apostasy in our church. Ale tu jest mowa o ostatecznym odstępstwie i Ellen White mówi o naszym kościele. In some places she calls it a shaking. W niektórych miejscach używa określenia
potrząśnięcie, in some places she calls czy przesiew, calls it a sifting. W innych miejscach właśnie nazywa to odsiewem. And she identifies four separate causes of the final shaking in our church. I podaje cztery różne przyczyny, dlaczego do tego dojdzie. The first cause is persecution, which will come from outside the church. Pierwszy powód to prześladowanie z zewnątrz, które przyjdzie. Now, there are places today in which Adventists are being persecuted. No, dzisiaj już są takie miejsca, gdzie prześladowani są adwentyści. I think you in Poland are fairly lucky here. Myślę, że wy tutaj w Polsce jednak macie szczęście. We are fairly lucky in the United States. My mamy to szczęście również w Stanach Zjednoczonych. But there are parts of the world, ale są takie miejsca na świecie, in which Adventists are being put in prison, gdzie adwentystów wsadza się do więzienia, being fined heavy fines, gdzie tam mają wielu wrogów. Some of them are being killed. Niektórzy nawet są zabijani. There are two countries in Africa, są dwa takie kraje w Afryce, in which our church has been persecuted as an official policy of government, gdzie Kościół nasz jest oficjalnie prześladowany i to jest taka polityka rządu. In one of those countries, a w jednym z tych krajów, the Adventist Church is the largest Protestant church in the nation. A w jednym z tych krajów Kościół nasz jest największym protestanckim kościołem. And yet the government banned our church. A jednak władze wystąpiły przeciwko naszemu kościołowi. Took all of the money in the bank. Zabrali wszystkie pieniądze do banku. Took all the property and all the churches. Przejęli wszystkie nasze kaplice i wszystko, co posiadaliśmy. Put our pastors in prison. Naszych pastorów wsadzili do więzienia. And put even some lay leaders in prison. A nawet uwięziono niektórych członków. Recently, things changed there. Ostatnio sytuacja trochę się zmieniła. But for several years, our church was officially non-existent. Ale przez wiele lat oficjalnie nasz kościół nie istniał. In spite of that, we baptized 3,500 converts during that period. Mimo to ochrzciliśmy w tym czasie 3500 nowych ludzi. In another country of Africa, w innym kraju afrykańskim, our church, one of our local church buildings, was sealed by the government with a seal on the front door. Jedna z naszych kaplic została oficjalnie zamknięta i władze postawiły swoją pieczęć. To open the door would break the seal. Także ktokolwiek chciałby otworzyć drzwi, musiałby złamać ten pieczęć. It could cost a man his life. Ale gdyby to zrobił, straciłby życie. They have killed people in that country for far less than that. Zabijano w tym kraju ludzi już nie za tak wielkie przestępstwa jak złamanie pieczęci. On Sabbath, the pastor came. Ale w sobotę przyszedł pastor. He saw the government seal, sealing the building. Zobaczył tę pieczęć władz państwowych. He unlocked the door. Jednak otworzył drzwi. Opened it. Otworzył je szeroko. Broke the seal. Oczywiście musiał złamać pieczęć. And the people went in and worshiped. No a ludzie weszli i mieli nabożeństwo. The army came. Przyszli przedstawiciele władzy, wojska. They said, who broke the seal? Pytają, kto złamał tę pieczęć. The pastor stepped forward. Pastor wyszedł naprzód. Everyone was surprised that they didn't shoot him dead. Wszyscy byli zdziwieni, że go od razu nie zastrzelił. As I say, they have killed people in that country for less than this. Jak już bowiem powiedziałem, za mniejsze rzeczy w tym kraju zabijano ludzi. They just put him in jail for two or three days. Ale tego pastora po prostu podał do więzienia na paru dni. He got out on Wednesday or Thursday. A gdy on wyszedł w środę czy w czwartek, on Sabbath he went to the church again. Poszedł z powrotem do zboru w sobotę. There was another seal on the door. I tam znów zastał pieczęć na drzwiach. He broke it again. Znów ją złamał. The army came. Przyszedł przedstawiciel wojska. Who broke the seal? Mówi, kto złamał tę pieczęć? The pastor came forward.
Pastor znów wystąpił naprzód. This is God's house. Mówi, to jest dom Boży. This isn't your house. To nie jest twój dom. This is God's house. Jest to dom Boży. These are God's people. A to jest lud Boży. Today is God's day. Dzisiaj jest też Dzień Boży. You can't stop us from worshiping. Nie możesz więc nas powstrzymać, ażeby w tym dniu nie oddawać Bogu czci. Everybody thought they would shoot him. Wszyscy spodziewali się, że go od razu tam zastrzeli. But they only put him in jail. Ale tylko uwięził go. Then they decided we will do something else. Później pomyślano, że trzeba coś innego uczynić. So they took out the seats from the church. Mianowicie zabrali wszystkie krzesła z tego kościoła, z tego zboru. And they moved soldiers in to live there as a barracks. A nasz zbór przekształcono w taki rodzaj koszar dla wojska. You cannot tell me that God does not have a sense of humor. A nie możecie mi powiedzieć, że Bóg nie ma poczucia humoru. And so the Lord sent a swarm of insects that are like bees that they sting, and the sting is very painful. Otóż Bóg posłał rodzaj takich insektów podobnych do pszczół, które potrafią kąsać mocno. The soldiers ran out of the building. I wszyscy żołnierze uciekli z tego budynku. But they came back. Ale wrócili. Now you don't do that to God. No, nie można tego zrobić przeciwko Bogu. So since they didn't respond to these insects, nie można się sprzeciwiać Bogu, więc jeśli oni już się nie bali tych insektów, the Lord sent some venomous, poisonous serpents. To Bóg posłał bardzo jadowite węże. The soldiers are still running. Żołnierze znów musieli uciekać. But it's very serious there. No, ale sprawa była poważna. Halfway around the world, dookoła świata is a country which is undergoing a revolution right now. W różnych częściach świata są różnego rodzaju powstania, rewolucje. I was there several years ago. Ja byłem w jednym z nich. And they told me about an Adventist colporter. I w jednym z tych krajów opowiadano mi o pewnym adwentystycznym kolporterze. Mianowicie było to na wyspie, gdzie były takie rozruchy. As he was walking down a road one day, i gdy kolporter szedł drogą któregoś dnia, out of the jungle growth jumped five armed men. Nagle z dżungli wyskoczyło pięciu uzbrojonych ludzi. All five of them pointed their guns at his head. I wszyscy skierowali od razu swoją broń w kierunku głowy kolportera. They said to him, powiedzieli mu, you are a spy from the central government. Ty jesteś szpiegiem tego rządu. And we are going to kill you. Zabijemy cię. He said, I am not a spy. On mówi, ja nie jestem szpiegiem. You are a spy. We do not know your face. Jesteś szpiegiem, my ciebie znamy. He said, I am an Adventist pastor. Colporter, on mówi, przepraszam bardzo, ja nie jestem, jestem po prostu kolporterem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. And they said to him, a oni mu powiedzieli, where is your Bible? A gdzie masz Biblię? Well, he had his Bible with him. On miał ze sobą Biblię. Then they said, where is your hymn book? No to powiedzieli, a gdzie masz śpiewnik? He didn't have his hymn book with him. Śpiewnika nie miał. Because he was only going to be there a few days and then go back home. Dlatego, że on w tym kierunku udawał się na parę dni tylko i później miał wrócić. He said, I am a colporter and a lay pastor. Więc powiedział, ja jestem tylko kolporterem i owszem takim pomocnikiem pastora, ewangelistą może go nazwiemy. You don't have your hymn book. A nie ma śpiewnika. If you were what you say, you would have your hymn book. Gdybyś był tym, czym, za kogo się podajesz, to miałbyś śpiewnik. You are a spy from the government. Jesteś szpiegiem rządowym. We are going to shoot you. Zastrzelimy cię. No, he said, I am not a spy. Mówi, nie, nie jestem szpiegiem. All right. W porządku. Sing hymn 57. To zaśpiewaj pieśń 57. With no book. Ale bez śpiewnika. And sing all six stanzas. I zaśpiewaj wszystkich sześć zwrotek. He knew him 57. A on znał tę pieśń. He knew all six stanzas. I znał wszystkich sześć zwrotek. And he sang all six. I wszystkie je zaśpiewał.
the leader of the rebels, i dowódca tych rebeliantów, said, "You are an Adventist lay pastor." Powiedział, tak, jesteś ewangelistą adwentystycznym. He told the other four rebels to go back into the bush. Zabrał tych pozostałych czterech rebeliantów. And then he talked privately with this Adventist leader. I później tak na osobności rozmawiał z tym adwentystycznym ewangelistą. He said, "You get out of here and don't come back." Mówi, ale wynoś się stąd i nigdy tu nie wracaj. I know you are an Adventist. Ja wiem, że ty jesteś adwentystą. Because I used to be an Adventist. Dlatego, że ja kiedyś byłem adwentystą. I have saved your life. Ja uratowałem ci życie. You keep going down that road. Idź więc tą drogą. Other rebels will stop you. Tam cię zatrzymają inni nasi ludzie. And you will be a dead man before you go 2 kilometers. I zanim ujdziesz 2 kilometry, to będziesz już martwy. I have saved your life. Ja zaoszczędziłem ci życia. You get out of here and don't you come back. Wynoś się więc stąd i nie wracaj. One of our Adventists was shot dead riding a bicycle in that same place. Jeden z naszych ludzi też, który tamtędy jechał, ten został zastrzelony. And this is very near to the place where we have one of our big colleges in the Far East. A miało to miejsce niedaleko jednej z naszych wielkich szkół, koledżów na Dalekim Wschodzie. Before the end comes, zanim przyjdzie koniec, there will be persecution against God's people everywhere. Wszędzie będą prześladowania ludu Bożego. In the United States, w Stanach Zjednoczonych, in Poland, w Polsce, everywhere else. Wszędzie. And a lot of Adventist Christians, i wielu adwentystów, are going to leave the church, zostawi Kościół, when it becomes dangerous to be a member of the church. Kiedy będzie niebezpiecznie być wyznawcą tego Kościoła. Persecution from outside will be one of the causes of the shaking. Te zewnętrzne prześladowania będą jedną z przyczyn przesiewu. The final shaking of the church. Tego ostatecznego przesiewu w zborze. The second cause comes not from outside, but from within. Drugi powód nie będzie ten zewnętrzny, będzie to wewnętrzny powód. Mrs. White says that there will be false theories taught within the church. Ellen White mówi, że w kościele powstaną fałszywe teorie, fałszywe nauki. And these will cause a shaking. I one również przyczynią się do przesiewu. Next January and February, w nadchodzącym styczniu, lutym, I will be in another part of the world, będę już w innej części świata, where they have already had a shaking, gdzie już rzeczywiście był przesiew. As a result of false doctrines being taught by a very prominent Adventist teacher. Jako rezultat głoszenia fałszywych nauk przez naszych wybitnych nauczycieli. This man was the chairman of the college religion department for 20 years. Myślę tutaj o człowieku, który przez 21 lat był przewodniczącym, kierownikiem naszej szkoły. He has a very engaging personality. Ma bardzo pociągającą osobowość. He is a very able public speaker. Jest bardzo zdolnym mówcą. He and I were seminary classmates. My byliśmy kiedyś kolegami z jednej ławy szkolnej. And we taught together at Pacific Union College before I went to Washington. I rozmawialiśmy ze sobą w Pacific Union College, zanim ja rozpocząłem pracę w Generalnej Konferencji. This man has taught false doctrines. Ten człowiek zaczął uczyć fałszywych doktryn. And the church took away his credentials, ministerial credentials. Kościół odebrał mu jego uprawnienia kaznodziejskie. They have terminated his employment in the church. Przestał pracować w kościele, but in this part of the world, ale w tej części świata, where he was chairman of the religion department for 20 years in one of our large colleges, gdzie był przewodniczącym wydziału tego, czy przewodniczącym seminarium przez 21 lat, we have lost more than 100 ordained pastors. Tam straciliśmy ponad 100 ponad 100 ordynowanych duchownych. A whole generation of preachers is wiped out. Cała generacja kaznodziejów została po prostu starta.
Many of those men are no longer even members of the Adventist Church. Wielu z nich nie jest już nawet członkami Kościoła Adwentystów. Some of them are pastors of Sunday-keeping churches now. Niektórzy z nich są pastorami kościołów święcących niedzielę. And Mrs. White said, i Ellen White powiedziała, false doctrines from within the church will cause a final shaking in the church. Fałszywe nauki spowodują przesiew w ostatnim czasie w Kościele. A third cause of the final shaking, trzecia przyczyna ostatecznego przesiewu, is an eroding worldliness within the church, to światowość w Kościele, which is caused by two things. Spowodowana ona będzie dwoma rzeczami. A failure to receive the love of the truth, mianowicie nieprzyjęcie miłości prawdy, and a failure to be sanctified through obedience to the truth. I brak poświęcenia prawdzie. I wonder if we can turn the lights on. It's getting dark back that way. Fine, thank you. All right, a fourth cause of the shaking. A teraz czwarta przyczyna przesiewu. She says it will be a resistance. Ellen White mówi, że będzie to to the straight testimony of the true witness. Sprzeciw prostym świadectwom prawdziwego świadka. The true witness is Jesus. Tym prawdziwym świadkiem jest Jezus. Jesus bears his testimony through his servants, the prophets. On swoje świadectwo podaje przez swych sług proroków. It will not be the giving of the testimony by the prophets. A więc nie chodzi o przekazanie świadectwa przez proroków, that causes the shaking, że to ma spowodować przesiew. But it will be the resistance to it. Ale sprzeciw tym poselstwom to spowoduje. And our church will be shaken at the end of time. I w naszym kościele będzie taki przesiew. To such an extent, a będzie to miało taki rozmiar, it will appear that the church is finished, że wydawać się będzie, iż Kościół przestanie istnieć. Concerning those who leave the church, a jeśli chodzi o tych, którzy opuszczą Kościół, Mrs. White used various expressions to describe them. Ellen White opisywała ich w różny sposób. She called it a large class in one place. W jednym miejscu nazwała ich wielką klasą. In another place, a larger proportion than we now anticipate. W innym miejscu powiedziała, większa część, niżeli my teraz uznajemy. And in a third place, w trzecim miejscu, she said, the majority will go out. Mówi, większość odejdzie. Now the smallest majority you can have is 51%. Najmniejszą większością może być 51%. Did Ellen White use that word symbolically, or did she use it literally? Powstaje pytanie, czy ona symbolicznie tylko użyła takiego określenia, czy też literalnie myślała, że tylu odejdzie. I don't know. Ja tego nie wiem. But the impression comes through to me. Ale na mnie to robi wrażenie. This is going to be something very, very big. Że to będzie naprawdę, naprawdę coś wielkiego. In other places, she amplifies it. W innych miejscach dodaje jeszcze, entire families will go out. I mówi, że całe rodziny odejdą. In another place, w innym miejscu mówi, whole companies, whole churches. Mówi, całe grupy, całe zbory odejdą. In another place, i jeszcze w innym miejscu, the leaders of the apostasy will be men of talent and pleasing address. Przywódcami odstępstwa będą mężowie o pociągającej powierzchowności, którzy będą zyskiwali sympatię. Gifted public speakers. Będą to utalentowani mówcy. In another place, i jeszcze w innym miejscu dodaje, many a star that we have admired for its brilliancy. Wiele gwiazd, które podziwialiśmy za ich jasne światło. And she talks about these who will leave the church. A mówi właśnie o tych, którzy odejdą ze zboru. I'm glad she didn't stop there. Tak ich nazywa. Cieszę się, że na tym nie kończy. I would be very depressed. Bo byłbym tym bardzo zniechęcony. But she goes on to describe something else. Ona idzie dalej i jeszcze coś innego opisuje.
At the same time that these large numbers of our church members are abandoning us, mówi, że gdy te wielkie grupy ludzi odejdą od kościoła, something else is happening. Będzie się coś innego jeszcze działo. Mrs. White talks about a second Pentecost coming to our church. Ellen White mówi o drugiej pięćdziesiątnicy, która będzie miała miejsce w naszym kościele. She uses a biblical metaphor to describe it. Używa takiej biblijnej metafory. The latter rain of the Holy Spirit. Mianowicie posługuje się wyrażeniem późny deszcz Ducha Świętego. And that is going to fall on those who are preparing to receive it. I mówi, stąpi on na tych, którzy przygotują się na jego przyjęcie. Some of our church members have never heard about this. Niektórzy nasi członkowie w ogóle o tym nie słyszeli. And some who have don't know what they have to individually do in order to be a recipient of the latter rain. A niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy, co mają czynić, ażeby mogli otrzymać ten dar Ducha Świętego. This is the most urgent concern in our church today. I dzisiaj jest to jedna z najbardziej istotnych spraw w naszym kościele. If someone were to walk up to you, gdyby ktoś miał podejść do was and say to you, i powiedzieć wam, what do I have to do in order to receive the latter rain of the Holy Spirit? Co ja mam czynić, ażeby mógł otrzymać ten późny deszcz Ducha Świętego? Could you tell them what they have to do? Czy moglibyście im powiedzieć, co mają czynić? It's in Mrs. White's writings. A siostra White o tym pisze. And this is the most urgent concern of our church today. I mówi, że jest to dla nas jedna z najistotniejszych spraw w dniach dzisiejszych. Now, when the latter rain of the Holy Spirit is poured out on those preparing to receive it, otóż, gdy późny deszcz Ducha Świętego zostanie zesłany, będzie miał być zesłany na tych, którzy się przygotują, they are going to give something called the loud cry. Oni wtedy wydadzą to, co się nazywa tak zwanym głośnym okrzykiem. The loud cry is not a new message. Głośny okrzyk to nie będzie nowe jakieś poselstwo. It is the three angels' messages, but given with a power that they have never had before. Będzie to głoszenie trójanielskiego poselstwa, ale z taką mocą, jak nigdy jeszcze ono nie było głoszone. Not even in the days of William Miller. Nawet w czasach Williama Millera. And he made a tremendous impact in North America. I ona, wypowiadając to, zrobiła wielkie wrażenie w Północnej Ameryce. The giving of the latter rain is the cause. Ona mówi, że zesłanie późnego deszczu jest powodem. The proclaiming of the loud cry is the effect. A głoszenie trójanielskiego poselstwa jest efektem. And when that happens, i gdy to się stanie, our church is going to have baptisms like it has never seen in the entire history of the church. W kościele naszym będzie się chrzciło tylu ludzi, jak nigdy jeszcze w całej historii. There are going to be more than half of the church go out. Mówi, że ponad połowę kościoła odejdzie. But their places will be taken by a large number of new people who come in. Ale ich miejsca zajmą nowi ludzie, którzy przyjdą. And when the shaking is all finished, a kiedy przesiew się zakończy, it will be discovered, odkryje się, that the numbers are not less than before, że liczba nie jest mniejsza niżeli przedtem. Though the identity of the church members is quite different. Ale ci członkowie kościoła będą już zupełnie inni. More than half of the church will be changed. Ponad połowa członków będzie wymieniona. Tribe after tribe come in, even though company after company go out. Mówi, że plemię za plemieniem będzie wchodzić, mimo że całe grupy będą wychodzić. The church will experience greater accessions and unprecedented growth greater than any ever before. Kościół przeżyje wielkie odejście, ale również i wielki rozwój, jakiego przedtem nie doświadczył. And although the church for a while appears about to fall, i chociaż Kościół będzie wydawał się, że rozpadnie się, it does not fall. Nie rozpadnie się. Instead, the sinners are sifted out, grzesznicy będą tylko odsiani. And the church goes on its way to final triumph. A Kościół będzie szedł do ostatecznego triumfu. Now you need to understand that point.
powinniście dobrze zrozumieć tę myśl. Because if certain literature hasn't come to Poland yet, it'll be coming. Bo jeśli pewne jeszcze niedobre rzeczy z literatury nie dotarły do Polski, there are critics, many of them in North America. To ona jeszcze dotrze, bo wielu jest na przykład krytyków w Północnej Ameryce. Their literature is going all over the world. Którzy piszą książki, a ich książki kursują po całym świecie. I would be surprised if it hasn't already come to Poland. Byłbym zdumiony, gdyby one nie dotarły już do Polski. And they will tell you, a ci krytycy powiedzą, that our church leaders have backslidden. Że nasi przywódcy Kościoła, oni są odstępcami. The church is in apostasy, they will say. Mówią też, że cały Kościół zszedł na drogę odstępstwa. Some go far enough to say the church has become spiritual Babylon. Niektórzy nawet mówią, że Kościół stał się duchowym Babilonem. And they are calling people to leave the Adventist church. I oni wzywają, ażeby członkowie nasi wyszli z tego Babilonu, z naszego Kościoła. And to come into their offshoot, which they claim is more holy. I przyszli do nich, bo uważają, że ich te ugrupowania są bardziej święte. At the end of time, there will be a lot of people leaving the church. W czasach końca będzie wielu tych, którzy opuszczą Kościół. But it won't be the righteous. Ale nie będą to ludzie sprawiedliwi. It will be the sinners who are shaken out or sifted out. Będą to grzesznicy, którzy zostaną odsiani. The church stays together. Kościół pozostanie. And the loyal do not leave. I ci, którzy są wierni, ci nie odejdą. Lastly, i na koniec jeszcze. Mrs. White describes the effect of the shaking. Ellen White opisuje efekt przesiewu. One of two things will happen to every member of our church. Jedna z dwóch rzeczy przydarzy się każdemu z członków naszego Kościoła. Every man, woman and child. Każdemu dziecku, niewieście czy mężczyźnie. And this includes you and it includes me. A więc również wam, jak i mnie. Either we will be settled so firmly in the truth, albo będziemy tak mocno ugruntowani w prawdzie, that we cannot be moved, że nie będziemy poruszeni, we know what we believe, że będziemy wiedzieli, w co wierzymy, and can explain it, i potrafimy to wyjaśnić. We will be settled so firmly into the truth we cannot be moved. A więc albo będziemy tak utwierdzeni w prawdzie, że nie da się nas poruszyć, or, albo we will be shaken out. Będziemy odsiani. When I left teaching at Pacific Union College, kiedy przestałem nauczać w kolegium Pacific Union, I went to Washington, udałem się do Waszyngtonu, where I pastored one of our large churches before going into the General Conference. I byłem pastorem w jednym z dużych naszych zborów, zanim rozpocząłem pracę w Generalnej Konferencji. And I pastored that church. It was right across the street from the General Conference. Ten zbór był zaraz po drugiej stronie siedziby Generalnej Konferencji. We had 1450 members. Było tam 1450 członków. And 2 kilometers up the road we had another church with even more members. A 2 kilometry dalej jeszcze większy zbór jest. I pastored the church for 3 years. Przez 3 lata byłem pastorem tego zboru. Before I joined the staff of the White Estate. A dopiero później przystąpiłem do pracy w Generalnej Konferencji. This was just at the time. Był to akurat czas, that strange teachings were shaking our church. Kiedy dziwne, obce nauki zaczęły wstrząsać naszym kościołem. And some of our church members were becoming very shaky. I niektórzy nasi członkowie bardzo poczuli się niepewnie. One day as I was shaking hands at the door of the church after the Sabbath sermon, któregoś dnia, gdy żegnałem się po kazaniu z członkami, a lady came out. Podeszła pewna niewiasta. I recognized her. Poznałem ją. She was a very well educated lady. Była to bardzo wykształcona kobieta. Her husband was a big businessman. Jej mąż to wielki przemysłowiec. And she had taught English at the secondary level for many years. I on też przez wiele lat uczył angielskiego w szkole średniej. And her face was aglow. Twarz jej promieniowała. And I said, you look very happy today. Ja więc powiedziałem ją, dzisiaj bardzo wyglądasz rozpromieniona. She said, I am happy.
Ona mówi, tak, jestem szczęśliwa. I said, will you tell me why you are happy? A pytam się, a powiesz mi, dlaczego jesteś taka szczęśliwa? She said, yes. Ona mówi, tak, I will tell you. Powiem ci. When these false teachings started circulating in our church around 1979-1980, kiedy rozpoczęły się te fałszywe nauki rozprzestrzeniać na początku lat 70., 70., 71. rok, they were saying, to wtedy mówiło się, there is no sanctuary up in heaven. W niebie nie ma świątyni. There is nothing going on up there now. Nic tam się nie dzieje teraz, co by miało jakiś wpływ na to, na naszej ziemi, co się dzieje. W 1844 roku nic szczególnego się nie wydarzyło. W Biblii nie ma proroctwa, które by się skończyło w roku 1844. Było to zaprzeczeniem naszych podstawowych nauk jako Kościoła Adwentystów. I ta niewiasta powiedziała, gdy ja usłyszałam te rzeczy, byłam zakłopotana, ponieważ naprawdę to nie wiedziałam, w co ja wierzę. Na przykład na temat świątyni niebieskiej. About the investigative judgment. Na temat przedmilenijnego sądu. About what Jesus is doing now. Na ten temat, co Jezus teraz w ogóle robi. I didn't know what I believed. Ja naprawdę nie wiedziałam, w co wierzę. I hadn't studied that for many, many years. Ja tych rzeczy nie studiowałam przez całe lata. And if somebody said to me, what do you believe? I gdyby mnie ktoś zapytał, w co ty wierzysz, I would have to say I don't know what I believe. To musiałabym powiedzieć, że nie bardzo wiem. But she said I got my Bible out. Ale mówię, w końcu wyciągnęłam Biblię. And I started studying. I zaczęłam studiować. And now I know what I believed. Teraz wiem, w co wierzę. Nobody can confuse me. Teraz już mnie nikt nie zbałamuci. I am settled firmly in the truth. Teraz jestem ugruntowana w prawdzie. And that's going to happen to every Adventist. I to musi się stać z każdym adwentystą. Or else they will be shaken out. Inaczej będą odsiani. Mrs. White wrote about the turn of the century about 1900. Ellen White napisała mniej więcej około 1900 roku. About this period which is just ahead of us. Pisała o tym okresie, który jest jeszcze przed nami. And this is what she said. I tak napisała. When the religion of Christ is most held in contempt. Kiedy religia Chrystusowa będzie w większości rzecz biorąc w pogardzie. When his law is most despised. Kiedy będzie wzgardzone jego prawo. Then should our zeal be the warmest. Wtedy nasza gorliwość powinna być największa. And our courage and firmness the most unflinching. A nasza odwaga, nasza stałość powinna być niewzruszona. To stand in defense of truth and righteousness, abyśmy stali w obronie prawdy i sprawiedliwości. When the majority forsake us, gdy większość zapomni o nas. To fight the battles of the Lord when champions are few, żebyśmy walczyli o prawdę Bożą, gdy tych walczących będzie niewielu. This will be our test. Ale będzie to wtedy naszym testem. At this time, w tym czasie we must gather warmth, my musimy zagrzewać się, from the coldness of others, gdy dookoła będzie chłód. We must gather courage, musimy nabierać odwagi, from their cowardice, gdy dookoła będzie tchórzostwo. And we must gather loyalty, i musimy być wierni, from their treason, gdy inni okażą się zdrajcami. There are some interesting things ahead of us in our church. Przed nami są więc interesujące jeszcze rzeczy. Some will be wonderful. Niektóre będą cudowne. And some will be terrible. Niektóre będą okropne. If you have not studied these topics, jeśli wy tych zagadnień nie studiowaliście, in the writings of Mrs. White, na podstawie pism Ellen White, you should make a detailed study.
powinniście dokładnie je przestudiować. You need to know what is coming to this church as well as what is coming to this world. A żebyście wiedzieli, co jeszcze stoi przed tym kościołem, jak również przed całym tym światem. But we really have dealt with these things only with just the tip ends of our fingers. Ale tylko opuszkami naszych palców dotknęliśmy wiele rzeczy. I hope that this course will have done one thing for each of you. Sądzę jednak, że cały ten kurs dał wam jedno. I hope it will have created an appetite. Wierzę, że pobudził wasz apetyt. To study these things more deeply. A żebyście zaczęli studiować te rzeczy głębiej. From the writings of our prophet. Na podstawie pism naszego proroka. Now I must close the course. A teraz już cały kurs trzeba zakończyć. I don't know whether I will ever be able to visit Poland again. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę miał okazję odwiedzić Polskę. But if I don't, jeśli nie, I want to see you someday. Chciałbym zobaczyć was któregoś dnia in the kingdom of God. W Królestwie Bożym. And to that end, I want to offer a little prayer as we now close our course. I z tego powodu chciałbym jeszcze pomodlić się na zakończenie naszego kursu. Let us pray. Pomódlmy się więc. Our Father in heaven, nasz Ojcze w niebie, we thank you for this gift of prophecy. Dziękujemy Ci za Twój dar proroctwa. We thank you for the tremendous amount of information it contains for us. Dziękujemy Ci za tę olbrzymią ilość informacji, którą nam przekazałeś. And for the opportunity that you have given us in this course. Dziękujemy Ci również za okazję, że mogliśmy uczestniczyć w tym kursie to study just a few of these things. I studiować zaledwie niektóre prawdy. Bless each student who has taken this course. Błogosław każdego, kto był słuchaczem. Bless the different ones who have translated. Błogosław i tych, którzy tłumaczyli. And especially we pray for the leaders of this school. Szczególnie modlimy się za kierownictwo tej szkoły. That they may have your wisdom. Ażebyś Ty dał im swojej mądrości. To lead this institution. Ażeby prowadzili tę instytucję. And the difficult days which lie ahead. A gdy nadejdą trudne dni. We pray, Lord, that you will be with each one of us. Prosimy, żebyś był wtedy z każdym z nas. Help us to keep our feet headed in the direction of your kingdom. Pomóż nam utrzymywać nasze kroki na tej drodze, która prowadzi do Twojego Królestwa. And when Jesus comes, a gdy Jezus przyjdzie, may every one of the members of this class, oby każdy z członków tej grupy be ready to enter into your everlasting kingdom, był gotów do wejścia do Twojego wiecznego Królestwa. And may there be others ready too. I żeby inni byli gotowi też. Because they shared with others the good things they learned in this class. Żeby znaleźli się tam tacy, którzy zostaną pozyskani poprzez wiadomości, które stąd wynieśli. To this end we dedicate it all. My w tym celu wszyscy się poświęcamy. To your honor and your glory. I chcemy służyć Twojej czci i Twojej chwale. And thank you for the blessings that we have received. Dziękujemy też za błogosławieństwa, które od Ciebie otrzymaliśmy. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.